Nie każdego nowego kolekcjonera stać na takie monety, jakie sobie wymarzył. Czasem niektórzy zaczynają od monet zniszczonych, w słabej kondycji, ale takich, na które ich stać. Oczywiście wszystko po to, by za jakiś czas wymienić posiadany egzemplarz na ładniejszy. Często to ponad stuletnie monety, które kupuje się gdzieś na giełdzie, od wąsacza. Ale skąd on je wziął? Tego już nikt nie wie. Na pewno nie wyglądają one jak wyciągnięte z szuflady. Mają ślady ciemnej patyny. Niejednokrotnie są też mocno zjedzone. A do nagrania tego materiału skłonił mnie mały grosik, który ostatnio podniosłem z chodnika. Nasze złote grosiki to bardzo przyjemne i wdzięczne monety. Zarówno kolor, jak i wielkość może nasuwać na myśl złote monety, przez co są dla mnie znacznie milsze dla oka, od większych nominałów w srebrnym kolorze. Ale to nie ta moneta skłoniła mnie do nagrania tego materiału. A ten unikalny egzemplarz. Tu chciałbym odnieść się do tego, co trapi sporo osób. Czyli zmiany stopu, z którego wybijane były monety o najniższych nominałach. Chociaż teraz już w zasadzie w niemal wszystkich nominałach. Na stal powlekaną. Przyjrzyjcie się tej monecie. Korozja. Purchle. Odkształcenie się monety. Nieodwracalne uszkodzenia. Tu mam inne grosiki w nowym stopie, które podniosłem z ziemi. Też pojawia się korozja i przebarwienia. Widocznie leżały trochę krócej, narażone na niekorzystne warunki pogodowe. Zobaczmy w takim razie monety ze starego stopu. '97 i 2007. Głównie w oczy rzuca się zmiana koloru. Wybarwienie monety na ciemny odcień. Ale uszkodzeń od korozji raczej nie widać. Tylko kolor jest chyba jedyną rzeczą, która sprawiła, że widać, że te monety spędziły trochę czasu na zewnątrz. Patrząc w ten sposób, mogłoby się wydawać, że monety wybijane do 2013 roku są znacznie bardziej trwałe i w perspektywie powiedzmy 100 lat zachowa się ich więcej niż tych, które są wybijane z nowego stopu. Owszem, nasze najnowsze monety są bardzo eko. I można powiedzieć, że są w pełni biodegradowalne. Wychodzi na to, że w wilgotnym środowisku rozłożą się niewiele później niż odpady bio. Ale czy to znaczy, że mosiądz był tak dobrym materiałem odpornym na środowisko? Nie. Spójrzcie na tą jedną groszówkę z 1992 roku. Porównajmy ją z nową jednogroszówką. Przyjrzyjcie się. Obie są straszne. Tutaj widać, jak cała powierzchnia monety pokryta jest drobnymi wypukłościami, które świadczą o tym, że w środku moneta już cała zgniła. Na drugiej stronie widzimy absolutnie to samo. Do tego orzeł, który wygląda jakby był trendowaty. Nie chcę nikomu tym filmem nic udowadniać. Chcę pokazać, że metale nieszlachetne po prostu pod wpływem czasu i niekorzystnych czynników zewnętrznych będą się psuły. Brązowa pięciogroszówka ze wstępu też wyglądała tragicznie, a żelaznego rdzenia nie miała.
Zamiana stopu w drobnych monetach na pewno nie doprowadzi do sytuacji, że za jakieś 400 lat najrzadsze będą groszaki bite po 2013 roku. Aczkolwiek tempo procesów, które występują w przypadku tych monet, jest nieco inne. Żelazo, stal, zawsze szybciej rozpadnie nam się w rękach niż choćby miedziaki. Zatem, czy warto tak lamentować nad drobniakami? Chyba nie.